Wszyscy na rower to hasło imprezy, w ramach której trwa zbiórka jednośladów. Zostaną one później przekazane potrzebującym. Rodzina z Polic potrzebuje pomocy w odnalezieniu Tomasza Juckiewicza. Mężczyzna zaginął 3 tygodnie temu. Wolontariusze będą zbierać pieniądze na leczenie 2 małych Policzan. Akcja charytatywna odbędzie się na Sportowo. Piotr Szkocki, witam Państwa i zapraszam na Teletydzień. W czerwcu w Policach odbędzie się nowa impreza sportowa skierowana do miłośników jednośladów. W związku z tym organizatorzy chętnie przyjmą używane rowery. Zostaną one wykorzystane podczas jednej z konkurencji, a następnie trafią do osób potrzebujących. Pod koniec 2022 roku Stowarzyszenie Dobrych Działań Nasze Police we współpracy z grupą Rowerowe Police rozpoczęło staranie o wsparcie w ramach programu Społecznik. Wniosek dotyczył zorganizowania Polickiego Festiwalu Rowerowego pod hasłem Wszyscy na Rower. Udało nam się uzyskać dofinansowanie z tego społecznika. Organizujemy tę akcję. Impreza odbędzie się 11 czerwca. Zaczniemy od rajdu rodzinnego, który wystartuje z deptaku przy fontannach na osiedlu. A rajd skończymy na boisku szkoły podstawowej nr 8 na Piaskowej i tam powstanie miasteczko rowerowe. Chcemy, żeby w tym miasteczku rowerowym odbyło się kilka różnych atrakcji. Będą oczywiście poczęstunek, będą prezentacje sprzętu, będzie prezentacja drużyny kolarskiej. Chcemy się spotkać z legendami polickiego kolarstwa, ale też chcemy wprowadzić element trochę bardziej rozrywkowy. Organizatorzy festiwalu planują przeprowadzenie mini zawodów na wesoło. W tym celu potrzebują rowerów różnego typu. Mogą być małe, duże, sprawne i te wymagające naprawy. Ponieważ nie mamy takich rowerów w tej chwili, w związku z tym zwróciliśmy się o pomoc do mieszkańców Polic. Chcielibyśmy prosić o wsparcie, jeśli ktoś ma i mógłby nam podarować albo chociażby wypożyczyć, to chcielibyśmy zebrać kilka rowerów takich malutkich dziecięcych oraz takich starego typu rowerów jeszcze z lat 80. ubiegłego wieku. Kiedyś się na to mówiło Ukraina, to takie wielkie, ciężkie rowery. Będziemy mieli też tandemy. Osoby, które chciałyby przekazać lub wypożyczyć swój sprzęt, mogą skontaktować się z organizatorami za pośrednictwem Facebooka z Grzegorzem Ufniarzem lub z grupą Rowerowe Police. Osoby zaangażowane w akcję posiadają możliwość osobistego odebrania rowerów. My oczywiście potrafimy serwisować rowery, więc jeżeli będzie taka sytuacja, że ktoś ma taki rower, ale coś tam z nim jest nie tak, to my to wyserwisujemy, naprawimy, przywrócimy do użytku ten rower. Oczywiście z przyjemnością. Mieliśmy też takie przemyślenia, że jeśli ktoś nam ten taki rower podaruje, to potem postaramy się znaleźć jakieś osoby potrzebujące i te rowery takim osobom przekażemy, więc one na pewno nie wylądują na złomowisku, tylko gdzieś tam dalej będą używane. Policki Festiwal Rowerowy Wszyscy na Rower odbędzie się 11 czerwca i ma na celu zachęcenie mieszkańców do tej formy aktywności fizycznej. Podczas imprezy podjęty zostanie temat rozwoju ścieżek rowerowych w gminie Police. W planach jest także stworzenie apelu do władz samorządowych o budowę ścieżki łączącej Siedlice i Pilchowo. Dla uczestników imprezy przewidziano upominki. Rodzina zwraca się o pomoc w odnalezieniu Policzanina Tomasza Juckiewicza. Mężczyzna zaginął 3 tygodnie temu. Od tej pory nie ma z nim kontaktu. 39-letni Tomasz Juckiewicz wyszedł z domu w Policach 25 marca tego roku i do chwili obecnej nie skontaktował się z rodziną i bliskimi. Rysopis mężczyzny, wzrost około 170 cm, sylwetka krępa, włosy ciemny blond, krótko ścięte, oczy niebieskie. W dniu zaginięcia pan Tomasz ubrany był w czarną kurtkę firmy Adidas, jasne spodnie jeans oraz siwą bluzę z kapturem. Rodzina i przyjaciele czekają na jakiekolwiek informacje, które pozwolą ustalić miejsce pobytu krewnego. Pan Tomasz ma 2 dzieci. Córki bardzo za nim tęsknią i czekają, aż wróci do domu. Apeluję do mieszkańców Polic, Szczecina, okolic,
o jakąkolwiek wskazówkę w sprawie brata. Brat zaginął 25 marca 2023. Wyszedł do kolegi, miał wrócić za moment. Jakakolwiek informacja pomoże w ustaleniu miejsca pobytu. Proszę informacje kierować na komisariat Komendy Policji w Policach. Za każdą informację bardzo dziękuję. Tomek, jak mnie słyszysz, wracaj do domu, my wszyscy czekamy. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje, które pomogą w odnalezieniu Tomasza Juckiewicza, proszone są o kontakt z policją pod numerem 112 lub 47 782 65 11. Powiadomić można także siostrę zaginionego, dzwoniąc pod numer 531 950 493 lub redakcję Zaginieni przed laty. Informacje można przekazać anonimowo. Wielkimi krokami zbliża się coroczna akcja charytatywna organizowana przez Tomasza Kartanowicza, Piotra Kołackiego i Andrzeja Rogowskiego. W tym roku po raz pierwszy odbędzie się w innej formie. Każdego roku w Miejskim Ośrodku Kultury odbywała się akcja dobroczynna w formie koncertu. W tym roku ze względu na remont obiektu koncerty charytatywne w Policach przeniosły się na boisko przy ulicy Piaskowej. 22 kwietnia odbędzie się tu Policki Puchar Europy i to podczas niego odbędzie się zbiórka datków. Przyjeżdża 12 zespołów, w tym m.in. reprezentacja Polski, charytatywna reprezentacja Polski Disco, Mistrzowie Polski Oldboyów, Pogoń Szczecin, Portowcy Stars oraz pozostałe ekipy, 5 zespołów z Niemiec, jedna ekipa z Poznania, dwie ekipy ze Szczecina i 3 ekipy z Polic. Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji ustawione zostaną stoiska, gdzie będzie można zakupić m.in. ciasta, smalec czy pierogi. Pojawi się też kiosk z gadżetami. Przejażdżki na motocyklach, dmuchane zamki oraz niespodzianka przygotowana przez burmistrza Polic. Są przygotowane różnorakie licytacje. To już będzie można zobaczyć na stronach facebookowych koncertów charytatywnych w Policach i walczymy, by świat Bartka nabrał ostrości. Także zapraszamy Państwa do udziału w licytacjach. Finał tutaj na boisku przy ulicy Piaskowej 97. Tegoroczna akcja prowadzona będzie dla Bartka Chmielewskiego, który zmaga się z guzem mózgu, oraz dla Julii Kartanowicz, która cierpi na rzadkie schorzenie genetyczne. Potrzebuje 50 tysięcy euro na protonoterapię. Są to potężne pieniądze i sami rodzice nie są w stanie zebrać. My potrzebujemy rehabilitować Julię, aby jak najdłużej uniknąć operacji, a może przez tę rehabilitację uda nam się całkowicie jej uniknąć. Akcja odbędzie się w sobotę 22 kwietnia na stadionie przy ulicy Piaskowej w Policach. Początek o godzinie 10, finał imprezy około godziny 14. Wstęp wolny. Warto pospieszyć się ze złożeniem wniosku o świadczenie 500+, bo to zapewni ciągłość wypłat. Osobie, która pobiera świadczenie i złoży wniosek do końca kwietnia, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca. Wnioski na nowy okres przyjmowane są od 1 lutego. 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Rodzice i opiekunowie złożyli już blisko 3,5 miliona wniosków, co objęło prawie 5,5 miliona dzieci w całej Polsce. Wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić poprzez aplikację mobilną mZUS, platformę usług elektronicznych ZUS, portal Empatia bądź bankowość elektroniczną. Każdego roku na całym świecie obchodzony jest Dzień Zdrowia ustanowiony przez WHO. Tegoroczne hasło nosiło prosty przekaz – zdrowie dla wszystkich. Światowy Dzień Zdrowia wypada 7 kwietnia. Tego dnia w sposób szczególny powinniśmy zwracać uwagę na problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie. To także dzień wszystkich tych, którzy za swoje powołanie uznali niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Z tej okazji 12 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach policki sanepid oferował mieszkańcom możliwość przeprowadzenia serii nieodpłatnych badań.
co roku właśnie z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia staramy się wystawiać stoiska, staramy się wyjść do naszych mieszkańców właśnie z naszym stoiskiem profilaktycznym. Dla dzieci też mamy atrakcje przygotowane, tak jak tutaj widać są kolorowanki, rebusy o tematyce zdrowotnej, mamy instruktorzy mycia ząbków dla najmłodszych. Dla troszkę starszych narko-alkogogle jako symulacja używania substancji psychoaktywnych i mamy różnego rodzaju pomiary. Przy stoisku można było bezpłatnie wykonać pomiar glukozy, masy ciała, a także zbadać ciśnienie i saturację krwi. Ponadto można było skorzystać z porady dietetyka, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i samobadania piersi. Każdego roku w ramach akcji udaje się przebadać kilkadziesiąt osób. W tamtym roku to takie podobne, jeżeli chodzi o osoby, to albo właśnie pracownicy starostwa, albo właśnie osoby, które przy okazji załatwiają jakąś sprawę, tutaj do nas podchodzą. No tak w okolicach 50 osób zawsze uda się nam tutaj przebadać, że tak powiem. Także no, zainteresowanie jest, staramy się zawsze wcześniej skontaktować z mediami, żeby jednak powiadomić mieszkańców o takiej akcji. Organizatorem akcji była powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Policach, a współorganizatorem starostwo powiatowe w Policach. W Policach regularnie odbywa się wietrzenie szaf. Idea akcji jest prosta. Rzeczy niepotrzebne w jednym domu dostają drugie życie i przydają się innym. 12 kwietnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach odbyło się kolejne wietrzenie szaf. Każdy może tu przynieść rzeczy, które są już niepotrzebne w domu, albo zabrać to, co uzna za przydatne. Najczęściej jest to odzież, która jest segregowana i czeka na nowych właścicieli. Ciuchy, które pozyskujemy i inne przedmioty gospodarstwa domowego, zabawki, buty, pozyskiwane są również od mieszkańców powiatu polickiego. W tym miejscu chciałam zaapelować właśnie do wszystkich mieszkańców, którzy mają tak zwane przyda się u siebie w domu, do przynoszenia do nas, do siedziby. Wśród rzeczy można znaleźć odzież dla dzieci i dorosłych, obuwie, galanterie, zabawki, a także foteliki samochodowe, książki czy wszelkiego rodzaju akcesoria. W każdą drugą środę miesiąca mieszkańcy mogą przyjść do siedziby centrum i wybrać coś dla siebie. Akcja cieszy się zainteresowaniem już od 8 lat. Troszeczkę na początku przez pandemię była wstrzymana ta akcja i mieszkańcy no, przestali uczestniczyć, bo my też nie wystawialiśmy odzieży. Natomiast teraz powoli z powrotem cieszy się i to myślę, że bardzo dużym zainteresowaniem. Wietrzenie szaf odbywa się w każdą drugą środę miesiąca w godzinach od 10 do 17 w siedzibie centrum przy ulicy Szkolnej 2 w Policach. Osoby, które chcą przekazać zalegające w domu rzeczy, mogą przywozić je codziennie w godzinach pracy PCPR. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Policach pilnie potrzebuje datków na zakup budki dla kociej rodziny mieszkającej na ulicy. Stowarzyszenie obecnie nie dysponuje pieniędzmi z dotacji ani nie otrzymało wypłaty środków z tak zwanego 1%. Dlatego potrzebna jest pomoc ludzi o dobrych sercach, którzy wspomogą wolontariuszy w zakupie niezbędnych rzeczy. Wpłat można dokonywać na podane konto bankowe lub przekazać część swojego podatku rozliczając PIT. Ponadto stowarzyszenie można wspomóc przynosząc karmy oraz akcesoria dla zwierząt. Warto wspomnieć, że w stowarzyszeniu działają osoby, które pomagają zwierzętom w ramach wolontariatu, nie otrzymując za to wynagrodzenia. A ja się z Państwem żegnam do przyszłego piątku. Do widzenia.